Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Enklawa to jedna z najważniejszych organizacji w świecie Fallouta. Niegdyś uchodziła za najpotężniejszą ze wszystkich. Mieszkańcy Pustkowi drżeli przed nią na samą myśl, lecz ostatecznie została przez nich rozbita. I to dwukrotnie. W 2242 roku przez Dziecko Przeznaczenia i jego kompanów na zachodnim wybrzeżu. W 2278 przez Samotnego Wędrowca i Bractwo Stali na wschodnim. Pozostali przy życiu członkowie enklawy przenieśli się do innych, wciąż funkcjonujących placówek. Kontynuowali działalność na własną rękę lub wtopili się w tłum, zamieszkując pośród lokalnych społeczności, chcąc porzucić niechlubną przeszłość. Nie wszyscy bowiem podzielali jej rasistowskie poglądy i zgadzali się z wątpliwymi moralnie metodami działania. Lecz jeszcze za czasów świetności szeregi enklawy opuściło kilka osób, które mamy okazję spotkać na przestrzeni całej serii Fallout, choć nie zawsze stały za tym idealistyczne pobudki. W tym filmie chciałbym przybliżyć Wam ich sylwetki oraz motywy. Miłego oglądania. Brian Richter. Porucznik enklawy pełniący służbę na stołecznych pustkowiach. Podczas jednej z rutynowych misji mających na celu odzyskanie rdzeni fuzyjnych, z powodu błędu sapera jego drużyna została zamknięta w składowisku, za ołowianymi drzwiami. Racjonowali wodę, żywili się radrakanami, lecz żołnierze umierali jeden po drugim. Richter wytrzymał najdłużej. Myślał, że to już jego koniec, lecz wtedy to Zelota Tektus otworzył wrota i zabrał go ze sobą. Dzieci Atomu pomogły dojść Brianowi do zdrowia, a ten zaczął przypisywać swoje przetrwanie błogosławieństwu Atomu, stając się żarliwym wyznawcą jego kościoła. Całkowicie porzucił przeszłość. Ostatecznie dostąpił rangi Wielkiego Zeloty, dowódcy zbrojnego ramienia dzieci z Far Harbor, drugiej osoby po Wielkim Spowiedniku. Jeśli zamierzamy dołączyć do sekty, musimy najpierw przejść próbę, którą Richter nam wyznacza. Ej, Ron Myers. Samozwańczy kapitan tankowca PMV Valdez, zakotwiczonego w porcie San Francisco oraz lider tamtejszych punków. Za czasów enklawy był technikiem w Camp Navarro, gdzie zajmował się lataczami. W końcu jednak zrozumiał, że nie walczy dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla starych, bogatych drani, którzy nie chcą oddać swojej władzy. Uważa, że aktualnie, czyli w momencie, w którym go spotykamy, żyje wśród bardziej uczciwych ludzi. Pomaga Dziecku Przeznaczenia w zadaniu odnalezienia porwanych przez enklawę mieszkańców wioski. Dzieląc się swoją wiedzą na temat organizacji, a także zdradza, jak przywrócić tankowiec do sprawności, by dostać się na platformę wiertniczą. Dr. Henry. Kolejny dezerter z Navarro. Naukowiec. Specjalista od cybernetycznych psów. Do tego pracował nad serum mającym odwrócić działanie wirusa FFV, leczącego supermutantów, jako alternatywą dla ich zabijania. Przyjaźnił się ze stacjonującą w bazie Brygadą Diabłów. Należał do zespołu doktora Schrebera. Przez mniej radykalne poglądy Henry'ego w kwestii mutantów panowie często się ze sobą ścierali. Ostatecznie podczas jednej z kłótni Schreber zagroził, że przeniesie go do innego ośrodka i przydzieli na stanowisko konserwacyjne. W ciągu kilku następnych godzin Henry ukradł jednego z cyberpsów i uciekł z Navarro. Jako że naukowcy byli dla enklawy niezwykle cenni, kilku żołnierzy pełniących wówczas wartę ukarano za zaniedbania. Zamieszkał w cienistych piaskach, gdzie prowadził klinikę. Ukrywał swą przeszłość, lecz kilka razy wygadał się po pijaku, co zwróciło uwagę szefa lokalnego półświatka, który zamierzał ukraść jego plany cyberpsów. Później ruszył na pustkowia, pracował przy karawanach, podróżując z miejsca na miejsce. W tym czasie miał romantyczny epizod ze staruszką Gibson, chociaż wtedy jeszcze nie staruszką. Ostatecznie osiadł poza terytorium RNK w osadzie supermutantów Jacobstown. Postanowił wykorzystać swoje doświadczenie z wcześniejszych eksperymentów, by pomóc znaleźć lek na schizofrenię mrocznych. Dr. Henry może wraz z ocalałymi z enklawy wesprzeć jedną ze stron konfliktu podczas drugiej bitwy o zaporę Hoovera. Czarny Diabeł. Oficer enklawy, który należał do oddziału sił specjalnych, zwanego Diabelską Ręką, przez lata z dumą i oddaniem wykonywał swoje obowiązki. Piął się po szczeblach kariery wojskowej. Przemierzył pustkowia wzdłuż i wszerz, aż coś w nim pękło. Po każdej misji czuł się brudny. Zaczął myśleć o tych, którzy płacili cenę za działania jego oraz enklawy, nierzadko dzieciach. Nie było to jedne konkretne wydarzenie, a proces. W końcu Diabeł nie wytrzymał.
Enklawa przestała być dla niego tym, o co walczył. Postanowił odejść, zabierając ze sobą pancerz wspomagany oraz broń. Śmierć prezydenta Edena i chaos, jaki zapanował w szeregach organizacji, sprawiły, że jego dezercja przeszła bez echa. Dotarł do wspólnoty, gdzie znalazł taśmę ze słuchowiskiem o dobrym diable. Wzorem fikcyjnego bohatera zaczął odgrywać jego rolę, niosąc pomoc mieszkańcom pustkowi, chroniąc ich przed bandytami. Ostatecznie był już stary i zmęczony, a patriotyczna muzyka, która go nastrajała, zaczęła przywoływać złe wspomnienia. Porzucił pancerz wspomagany i spisał dziennik. Liczył na to, że w przyszłości ktoś przejmie jego rolę. Jego ostatnią prośbą było wyłączenie na dobre transmisji radiowej, którą nadawał. I tutaj właśnie na scenę wkraczamy my. Jednak nasz protagonista nie jest jedyną osobą, która szuka pancerza Czarnego Diabła. Taki sam cel ma grupa niedobitków Enklawy. Sigi Wilczek. Naukowiec z odizolowanej kolonii badawczej Enklawy, który w sekrecie przed przełożonymi pracował nad technologią zimnej fuzji, kończąc projekt zapoczątkowany przed wojną przez pannę Williams. Stworzył chip, który umieścił w swojej głowie. Mężczyzna miał gołębie serce i był bardzo samotny. Jego kolejną tajemnicą było posiadanie psa, CX-404, którego uratował z laboratorium przed spaleniem, kłamiąc na temat jego wagi po urodzeniu. Zwierzę stało się jego najlepszym przyjacielem. Gdy tajemnice Wilczka wyszły na jaw, obaj musieli uciekać. Groziła im śmierć, a sekret zimnej fuzji musiał trafić w odpowiednie ręce. Celem naukowca było odnalezienie Williams, znanej wówczas jako Lee Moldaver. Gdy wieść o zbiegu z Enklawy rozpierzchła się po pustkowiach, za jego głowę wyznaczono nagrodę. Ścigały go wszystkie ważniejsze frakcje oraz łowcy nagród na zachodnim wybrzeżu. Losy Wilczka przecięły się z misją Lucy, mieszkanki Krypty 33, której ojciec został porwany przez Moldaver. Po raz pierwszy spotkali się nocą na pustkowiach. Wilczek próbował przekonać krypciarę, by wróciła do domu, bo świat zewnętrzny to niebezpieczne miejsce. Wiele wskazywało na to, że znał przeznaczenie Krypty 33, po czym poszedł w swoją stronę. Do ich ponownego spotkania doszło w Philly, niewielkiej osadzie w ruinach miasta Aniołów, przed sklepem mamuśki June. Przerwał je gul, Cooper Howard, który chciał zgarnąć nagrodę. Odstrzelił Wilczkowi stopę, po czym wdał się w walkę z lokalnymi oprychami. Kobiety wykorzystały zamieszanie, by założyć mężczyźnie protezę, po czym Lucy ruszyła wraz z nim szukać Moldaver. Niestety Wilczek się wykrwawiał, nie miał siły iść dalej i nie chciał spowalniać Lucy. Zażył cyjanek, następnie nakazał swojej towarzyszce odciąć mu głowę i zanieść ją do kobiety, która porwała jej ojca. Wiedział, że to, co może uczynić zimna fuzja, jest ważniejsze od niego samego, a przy okazji pomoże dziewczynie. William Brandis. Członek załogi Camp Navarro, w której mieszkał wraz z rodziną. Jeszcze przed zajęciem bazy przez Republikę zdezerterował. Z najbliższymi przemierzył cały kraj po to, by uniknąć wzroku Enklawy. W 2276 roku dotarł na stołeczne pustkowia i osiedlił się w Greenwich, na skraju Waszyngtonu, gdzie przyjął rolę tamtejszego lekarza. Niestety sielanka nie trwała długo. Swego czasu Will natrafił na transmisję radiową Enklawy z muzyką patriotyczną i przemowami prezydenta Johna Henry'ego Edena. Od tego momentu stał się paranoikiem, który coraz bardziej nie ufał swoim sąsiadom. Prowadził dziennik, w którym zapisywał spostrzeżenia. Mimo to utrzymywał z nimi przyjazne relacje. Kolejnym problemem w jego życiu były olbrzymie mrówki atakujące osadę. W listopadzie 2276 roku do Greenwich przybył dr Lesko, entomolog, który próbował przywrócić mrówki do ich pierwotnego rozmiaru. Niestety eksperyment wymknął się spod kontroli, a owady stały się agresywniejsze niż dotychczas, a na domiar złego pluły ogniem. 17 czerwca 2277 podczas ataku insektów William i jego rodzina zostali uwięzieni w domu i odcięci od reszty osady. Udało mu się wydostać na zewnątrz, lecz mrówki dopadły go na stacji Marigold. Los żony oraz syna pozostaje nieznany. Nigdzie nie widzimy ich ciał. Kompania kontrolna Enklawy. Kilkuosobowy oddział towarzyszący na misjach Frankowi Horrigenowi pod dowództwem sierżanta Granit, który nie był z tego faktu zadowolony. Uważał go za genetycznie zmodyfikowanego świra, będącego w połowie maszyną. Dziecko przeznaczenia mogło wykorzystać jego wątpliwą lojalność oraz troskę o własne życie,
by przekonać Granita, aby wraz z oddziałem pomogli w walce z Horrigenem. Następnie na pokładzie tankowca kompania ucieka na kontynent, obserwując eksplozję platformy wiertniczej. Po zejściu na ląd udała się na północ i więcej o niej nie słyszano, ani o jej członkach. Nigdy jednak nie wrócili na łono enklawy, ze względu na dezercję. Chris Avellone w Biblii Fallouta zapewnił, że wiedli oni pełne przygód życie, które zapełniłoby tomy komiksów. Brygada Diabłów. Elitarny oddział stacjonujący w Navarro, dowodzony przez Ganona Seniora. W jego skład wchodzili Cannibal Johnson, Judah Krieger, Orion Moreno oraz Daisy Whitman. Każdy z jego członków miał własną specjalizację. Niestety Ganon zginął podczas jednej z misji, lecz okoliczności, w jakich do tego doszło, nie znamy. Po wysadzeniu platformy wiertniczej lokalizacja Navarro przestała być tajemnicą. Republika Nowej Kalifornii postanowiła zająć bazę. Część załogi wiedziona przez Outuma Seniora ruszyła na wschodnie wybrzeże, do Waszyngtonu. Inni zostali lub porzucili mundur. Do tych ostatnich zaliczała się Brygada Diabłów. Daisy zaopiekowała się synem Ganona, Arcade'em, po tym jak zmarła jego matka. Po latach członków drużyny zwano ocalałymi z enklawy. Zaliczał się do nich także ich stary przyjaciel, dr Henry. Wszyscy zamieszkali na pustkowiach Mojave na uboczu RNK, lecz i tam ich spokój nie trwał długo. Okolica stała się areną rywalizacji między Republiką a Legionem. Arcade i weterani, chcąc zadośćuczynić za grzechy, jakich enklawa dopuściła się wobec mieszkańców pustkowi, mogą wesprzeć jedną ze stron podczas drugiej bitwy o zaporę Hoovera. Także jak mogliście usłyszeć, drodzy widzowie, powody dezercji były różne, lecz w większości przypadków to troska o własne życie, kwestia sumienia lub jedno i drugie. Zapewne było ich więcej, lecz ja wymieniłem tylko te wspomniane w serii. Także z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!